Keith kasarona Nowy chłopiec. Życie i śmierć w kwaterze głównej Świadków Jehowy. Rozdział 19. Oczywiście, że Gary umrze. Po wysłaniu Gary'ego do pralni Ken Dowling odbył rozmowę ze wszystkimi swoimi kluczowymi ludźmi. Mój współlokator również był na tym spotkaniu. Ken powiedział im, żeby zwracali uwagę na wszystko, co Gary powie lub zrobi wbrew polityce firmy innymi słowy wszystko zostało ustalone i nadszedł czas na donoszenie. Oczywiście wszyscy musieliśmy odegrać swoją rolę. Jak już mówiłem, polubiłem Gariego i zaczęliśmy się spotykać zarówno w pracy, jak i po pracy. Ken Dowling musiał to zauważyć, ponieważ pewnego dnia odciągnął mnie na bok. Była to jedna z niewielu rozmów, jakie kiedykolwiek odbyliśmy. Ta rozmowa miała zmienić mój kierunek w Bethel okazała się kolejnym elementem wielkiej układanki, jaką stała się ta religia. Ta rozmowa pokazała mi kilka miesięcy później, jak Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica radzi sobie z prawdziwymi problemami w swojej organizacji. Rozmowa wyglądała następująco. Bracie Casarona, wydajesz się być pracowity. Ta pralnia też potrzebuje pracowników. Jednak jestem trochę zaniepokojony tym, z kim się ostatnio zadajesz. Wiesz, że nawet tutaj w Betel można mieć złe towarzystwo. Oczywiście, że wiem. Wskazał na Garego, który stał kilka metrów dalej, pracując przy przyjmowaniu prania. Gary ma problem z respektowaniem autorytetów i przestrzeganiem zasad obowiązujących w Betel. Jeśli się nie zmieni i nie będzie mi posłuszny pod każdym względem, to umrze w Armagedonie. Chyba w to wierzysz, bracie Casarona. Wiedziałem, że niektórzy przełożeni w Betel myślą w ten sposób, ale żeby to mówić głośno? W broszurze Mieszkajcie Razem w Jedności było napisane, że przełożeni Betel są najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach dotyczących naszej służby w Betel. Tego dnia sprzedałem swoją duszę w firmie i skłamałem. Tak jest. Oczywiście. Musisz mi zgłaszać wszystko, co Gary mówi lub robi, co jest sprzeczne z polityką towarzystwa. Tak jest. Znienawidziłem wtedy Kena Dowlinga. Znienawidziłem też po tym wydarzeniu samego siebie. Zacząłem kwestionować samego siebie. Zacząłem kwestionować rzeczy, o które nas prosili. Jak daleko byłem gotów się posunąć? Czy byłem gotów wydać własnego przyjaciela tylko po to, aby lepiej wyglądać w ich oczach? Czy Gary naprawdę zginie w Armagedonie z powodu swojej postawy, Gary był pracowity i był dobrym przyjacielem. Byłem bardzo zmieszany. Dorastając w zborze, uczono mnie, że nie powinienem się bać człowieka. Jednak to właśnie tutaj w Betel, w Domu Bożym, miałem się naprawdę nauczyć, co to znaczy bać się człowieka. Przykro to mówić, ale do dziś organizacja ta wierzy, że jej przywódcy, są bezpośrednimi przedstawicielami woli Bożej na ziemi jeśli nie dostosujesz się do ich zasad i przepisów zostaniesz wyrzucony a każdy wie co dzieje się z tymi którzy zostali wyrzuceni z bożej organizacji śmierć z ręki samego Boga w Armagedonie powiedziałem Gariemu to co powiedział mi nasz przełożony oczywiście był zdruzgotany Wydawało się jednak, że to coś zmieniło i zaczął bardziej się starać, aby się podporządkowywać i dopasowywać. Kto wie, może pomyślał, że słowa Kena Dowlinga są w jakiś sposób prawdziwe. Oczywiście to nie w tym, co powiedział Ken Dowling, tkwił problem. Każdy może powiedzieć głupie rzeczy. Problem był sposób, w jaki towarzystwo potraktowało tę sprawę i inne nieporozumienia. Już za kilka miesięcy przywódcy organizacji i sam prezes mieli okazję pokazać setkom Betelczyków, jak takie sprawy załatwia się w domu Jehowy. Ken Dowling był niskim, krępym, łysym facetem w okularach. Zdecydowanie nie był kobieciarzem. Jednak nigdy przed nim nie spotkałem nikogo, kto byłby bardziej pewny siebie. Był całkowicie zakochany w sobie. Uwielbiał flirtować z siostrami w Betel i studentkami z Gilead, które przydzielono do pracy w pralni. Chciał oczywiście, aby wiedziały, że to on jest nadzorcą. Pewnego dnia stał przy windzie 119 z jednym ze swoich kluczowych ludzi. Siostra, która była ubrana w ubranie z dużym dekoltem, przeszła obok niego. Kiedy już odeszła, słyszałem, jak odwrócił się i powiedział do swojego przyjaciela: Ta siostra jest jak krowa w rui. Bardzo tego chcę. Może ludzie myślą o takich rzeczach, ale żeby mówić to na głos komuś innemu, to tylko kilka z wielu rzeczy, które powiedział i zrobił, a które wydawały się niewłaściwe dla przełożonego w Bethel. Czułem, że nadszedł czas, aby ta zła postawa wyszła na światło dzienne. I nie byłem jedyną osobą w pralni, która uważała, że starsi Bethel chcieliby wiedzieć o zachowaniu Dowlinga. Ron Teleson, Jack Sutton, James Pipcorn. Ja i trzech innych braci z pralni wiedzieliśmy, że władze będą chciały wiedzieć o jego postawie i nadużywaniu władzy przez jednego z ich przełożonych. Ron Ellison, jeden z kluczowych ludzi Kena, powiedział byłemu nadzorcy obwodu, co się dzieje w pralni. Ten starszy, były nadzorca obwodu, powiedział, że wiele takich rzeczy dzieje się w Betel i ktoś powinien się odezwać i coś powiedzieć. On i dwaj inni byli nadzorcy obwodu, czuli to samo z powodu niesprawiedliwości których byli świadkami. Byli to trzej Fredowie Fred Barnes, Fred Fredine i Fred Hilmo. Byli to wspaniali ludzie, którzy mieli wizję prawdy, prawości i sprawiedliwości, ale w świecie polityki religijnej te cechy często nie mają większego znaczenia. Słowo poszło w świat. Trzej bracia poprosili wszystkich, którzy mieli problem z przełożonymi, aby przyszli do Biblioteki Strażnicy. Pojawiło się ponad stu braci, którzy zaczęli opowiadać swoje historie. Niektóre były tak paskudne, że nie można było uwierzyć, że uchodziły tym nadzorcom na sucho. Dowling był tylko jednym z wielu nadzorców, którzy nadużywali swojej władzy. Kiedy wszystko zostało już powiedziane i zrobione, Fred Hilmo zabrał głos. Musimy poinformować o tym wszystkim Nora, aby mógł to wyjaśnić. Fred Hilmo poprosił o spotkanie z bratem Norem. Było to właściwe działanie, tak jak sam brat Nor stwierdził w swojej broszurze mieszkajmy razem w jedności. Każdy członek rodziny Betel lub domu misyjnego, bez względu na to, gdzie znajduje się w organizacji pańskiej, powinien czuć się całkiem swobodnie, jeśli chodzi o składanie skarg, jeśli jest źle traktowany przez inną osobę. Skargi te mogą być zgłaszane do odpowiedzialnego sługi oddziału lub bezpośrednio do prezesa. Oczywiście Nor chętnie spotkał się z Fredem Hilmo. Nor był bardzo zainteresowany wszystkimi, którzy mieli jakieś skargi na niego, na organizację Jehowy i na nadzorców, którzy nią zarządzali. Po tym spotkaniu Nor postanowił zwołać zebranie z udziałem wszystkich nadzorców z Betel i innych braci mających zastrzeżenia, zwane wkrótce buntownikami i wichrzycielami, aby przedyskutować te sprawy. Wiecie, co zamierzał zrobić? Zamierzał zabawić się w wiechu i zebrać nas razem aby ogień mógł stąpić z nieba i pochłonąć nas wszystkich zamierzał oczyścić dom boży nie z tych którzy źle czynią nie tylko z tych którzy próbowali to zgłosić